Dlaczego klaszczesz? No jak to dlaczego? Przecież taki jest ogólny zwyczaj nagradzania artystów oklaskami właśnie. No ale przecież utwór jeszcze się nie skończył. Jak to nie skończył? Przecież muzycy nie grają, instrumenty są opuszczone, jest cisza, więc chyba skończyli. Skończyli, ale tylko pierwszą część, a nie cały utwór. Widzisz, kiedyś na południe Europy publiczność spontanicznie wyrażała swój podziw albo też czasami dezaprobatę wobec muzyków utworu. Dopiero stosunkowo niedawno, bo w XX wieku, Niemcy wymyślili inny, mniej spontaniczny sposób nagradzania brawami i zaczęli traktować muzykę, a szczególnie formy takie jak sonata, symfonia czy koncert, jako cykl nieprzerywany brawami. Warto czasami poczekać z oklaskami w napięciu i poczuć, jakie zderzenie następuje między częściami pełnymi wigoru i takimi, które dają publiczności oddech. To potęguje emocje. A widzisz, ja nie wiedziałam o takim zwyczaju, bo na przykład byłam ostatnio na koncercie jazzowym i tam publiczność klaskała niemalże po każdej solówce, tak im się podobało. A widzisz, muzyka jazzowa czy opera to takie dziedziny muzyki, które wręcz wymagają tego, żeby nagradzać artystę po udanej solówce czy po udanej arii jeszcze w trakcie trwania muzyki.